Zarzuty wobec dyrektor Brzozowskiej są nieprawdziwe. Dyrektor szkoły podstawowej nr 2 w Suwałkach po kontroli powiatowej inspekcji sanitarnej została całkowicie oczyszczona z zarzutów zawartych w 3 anonimowych donosach skierowanych do suwalskiego sanepidu, głównego inspektora sanitarnego oraz niektórych lokalnych mediów. W anonimowej korespondencji oskarżono dyrektorkę placówki między innymi o to, że zwołana w ostatniej dekadzie stycznia Rada Pedagogiczna miała odbyć się w sposób urągający zasadom sanitarnym, a skutki tego posiedzenia miały być tragiczne. Zdaniem bezimiennego informatora efektem rzekomych zaniedbań miało być powstanie kilkunastoosobowego ogniska zakażenia koronawirusem, zakończone zgonem jednego z nauczycieli. Na tej liście oszczerczych zarzutów pojawił się również wątek dotyczący prawdopodobnego przeniesienia zakażenia przez jedną z nauczycielek na matkę, która również zmarła. Według ustaleń inspektorów sanitarnych w szkole nie doszło z winy dyrektora do żadnych nieprawidłowości stanowiących naruszenie obowiązującego prawa. Inspektorzy poczynili jednak pewne spostrzeżenia, na skutek których nauczyciele zostali pisemnie zobowiązani do przestrzegania procedur sanitarnych opracowanych przez dyrektor Brzozowską i opublikowanych przez nią pod koniec sierpnia 2020 roku. Jak inspektorzy wskazali w protokole, w szkole nie była prowadzona dokumentacja monitoringu czynności dezynfekcyjnych. Jednakże wytyczne wydane w styczniu 2021 roku przez GIS, Ministerstwo Zdrowia i MEN nie zobowiązują dyrektora placówki do prowadzenia tego rodzaju dokumentacji. Mimo to dyrektor Brzozowska zdecydowała się taką procedurę wdrożyć. Wciąż oczekujemy na wynik kontroli prowadzonej w szkole przez organ prowadzący, Urząd Miejski w Suwałkach. Do tematu z pewnością wrócimy.